niedzielę 28 lipca nad Jeziorem Durowskim odbył się 6. już maraton pływacki o błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego. Ciesząca się coraz większą popularnością impreza przyciąga miłośników pływania w każdym wieku, z Wągrowca, Wielkopolski, a nawet maratończyków z innych zakątków naszego kraju. Organizowane zawody na stałe wpisały się w cykl imprez z okazji imienin miasta Wągrowca. Impreza współfinansowana jest przez Urząd Miejski w Wągrowcu, Starostwo Powiatowe oraz Miejski Klub Sportowy Lider. Inicjatorem wszystkich edycji maratonu jest wiceprezes klubu MKS Lider Grzegorz Lewandowski. Zawody podzielone zostały na kilka kategorii wiekowych. Pływacy do lat 10 rywalizowali na odcinku 300 metrów. 11 i 12-latkowie do pokonania mieli dystans 500 metrów, a gimnazjaliści 1000. W kategorii Open pływacy popłynęli na dystansie 1500 metrów. Ponad połowę wszystkich uczestników wągrowieckiego maratonu pływackiego stanowili uczestnicy najdłuższego dystansu. Na odcinku 1500 metrów rywalizowało aż 26 pływaków. Zwycięzcami na tym morderczym dystansie byli wszyscy pływacy, którzy dopłynęli do mety. Jednak na szczególne uznanie zasługuje czworo spośród nich. Zwycięzcą maratonu w kategorii Open został Mikołaj Roszkowski z Nowego Tomyśla. Wśród kobiet najlepszy wynik uzyskała Izabela Grzegorczyk z Poznania, a wśród pływaków z Wągrowca najlepszy okazał się Sławomir Kaczmarek. W maratonie udział wziął też jeden zawodnik niepełnosprawny, Tomasz Rosik, który dystans 1500 metrów pokonał w czasie 38 minut, podczas gdy jeszcze 3 lata temu na swoim pierwszym maratonie w Wągrowcu na pokonanie tego samego dystansu potrzebował blisko 90 minut. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe oraz grochówkę. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco. W kategorii klas 1-3 dziewczęta pierwsze miejsce zdobyła Natalia Pilarska, drugie miejsce Julia Herman, trzecie Alicja Brychczyńska. Brawa dla dziewczynek! Proszę, kochanie. W kategorii klas 1-3 chłopcy pierwsze miejsce wywalczył Jakub Paszkiet, drugie Igor Szymański, trzecie Jan Brychczyński. I trzecie. Igorek, proszę. Gratulacje. Proszę, Janku. Gratulacje. Klasy 4-6 dziewczęta. Pierwsze miejsce Emilia Łukasiewicz, drugie Dominika Wróblewska, trzecie Weronika Karczewska. Gratulacje. Proszę, do mnie się, tak? Dobrze. W kategorii klas 4-6 chłopcy najlepszy okazał się Michał Kulpa, który wywalczył złoty medal. Drugi był Norbert Gruszka, trzeci Piotr Czapracki. Gratulacje dla młodych ludzi. Sesja zdjęciowa jak najbardziej. Cieszymy się bardzo, że po raz pierwszy w maratonie wystartował zawodnik z Ciechocinka. Tak. Duże brawa. Kolejna kategoria to gimnazjaliści. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła Paulina Zabiszak, drugie Olga Górna, trzecie Natalia Frydrychowicz. Brawa dla dziewczyn. Wspominajcie dobrze Wągrowiec, przyjeżdżajcie za rok. Tak, na pewno będzie 7. edycja Pucharu. Wśród chłopców pierwsze miejsce Piotr Zabiszak, drugie Michał Kruk, trzecie Mikołaj Korcz. Gratulacje dla chłopaków. Dyplomy, medale, puchary oczywiście. Michał, tak? No, w kategorii wiekowej od 17 do 30 lat wśród kobiet najlepsza okazała się Izabela Grzegorczyk. Drugie miejsce zdobyła Olga Masłowska, trzecie Bogna Masłowska. Gratulacje dla pani. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce Mikołaj Roszkowski, drugie Damian Goździk, trzecie Tomasz Kruk.
Sławęca. Poznania. Gratulacje. No, przyjechaliście skąd? Ostatnia kategoria to Open, 30 lat i powyżej. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyła Ewa Szała, drugie Martyna Malec-Łabusińska, trzecie Sabina Rogala-Łukaszewicz. Po uśmiechu widać, że jest pan najsympatyczniejszy i najstarszy. Rentgena zrobiliśmy włosów i wyszło. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Stefan Skrzypek. Drugie miejsce zajął Sławomir Kaczmarek. Trzecie Maciej Skiermański. Wrocławia. A do Wrocławia. Gratulacje i do zobaczenia. Serdeczne gratulacje dla wszystkich panów. Ja się bardzo cieszę, że Tomek polubił Wągrowiec i startuje w naszych zawodach. Panie starosto, bardzo proszę. Bijemy brawo, złoty medal dla Tomka. Dyplom i nagroda będzie. A już jest, dobrze, połóż. Gratulacje i do zobaczenia. Tomeczku, serdeczne gratulacje. Tak, ale bardzo cieszą takie zawody, zwłaszcza latem. Tutaj w Wągrowcu myślę, że nad pięknym jeziorem. Sądzę, że wszystkim się tutaj podobało, że pogoda też dopisała. I mam nadzieję, że gratulacje należą się tym, co wygrali. Ale ważne było uczestnictwo, aby wystartować w takich zawodach, w takim maratonie, bo to są różne dystanse, ale myślę, że dla wszystkich one były bardzo długie i wyczerpujące. A więc gratulacje, gratulacje dla wszystkich. Dziękuję też organizatorom, panu tutaj trenerowi, lidera, który, że tak powiem, i pani prezes, którzy zorganizowali te zawody. I zapraszamy oczywiście na kolejne, jak tylko będą przygotowane i wysłane zaproszenia. A gości, którzy przyjechali do nas z daleka, myślę, że zapraszam ponownie, że wam się tutaj spodobało na dłużej. Spędźcie u nas miłe chwile i wypoczywajcie tutaj w Wągrowcu nad wodą, ale także i w powiecie wągrowieckim, bo mamy takich jezior, może mniejszych, może większych, aż 34. A więc na pewno ktoś dla siebie coś znajdzie i dla swojej rodziny. Zapraszam, gratuluję i dziękuję wszystkim za udział. Po raz szósty odbył się maraton o błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego. Bardzo cieszyliśmy się, że pogoda dopisała i przyjechało tak dużo zawodników z całej Polski. Oczywiście gro było z Wielkopolski, ale zawsze jesteśmy szczęśliwi, kiedy docierają do nas osoby z odleglejszych kątków Polski. Przyjechało aż 60 zawodników, startowali w 6 kategoriach. Najmłodsza zawodniczka miała 7 lat, najstarszy zawodnik ponad 30+. Wszyscy świetnie się bawili i poza pucharami, dyplomami, medalami otrzymali atrakcyjne nagrody. Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie zasługi pana Grzegorza Lewandowskiego, który od pierwszej edycji prowadzi maraton, ale także Urzędowi Miasta Wągrowca, który sponsoruje nagrody i Starostwu Powiatowemu, który obsługuje maraton pod względem nagłośnienia, pod względem wyżywienia dla zawodników. I serdecznie jesteśmy serdecznie wdzięczni wszystkim za sponsoring naszej imprezy. Zapraszamy jak co roku w czasie imienin Miasta Wągrowca do naszego miasta na kolejny już 7 maraton pływacki o błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego. Dziękuję. Kolejna edycja maratonu o błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego już za rok. W imieniu organizatorów już dzisiaj serdecznie zapraszamy.